Bywa, że radość zakupów zakłócają nam awarie naszych nabytków czy zaskakujące zapisy w umowach, które przysparzają nam rozczarowań. Kiedy i jak długo możemy korzystać z gwarancji? Czym ona różni się od rękojmi? Kiedy przysługują nam prawa przypisane konsumentowi? Czy każdy z nabywców jest konsumentem? Od odpowiedzi na te pytania w ogromnej mierze zależy rozwiązanie naszego problemu. Jeśli czynność prawna zawarta z przedsiębiorcą nie jest związana, nie wynika to z żadnego dokumentu, nie jest związana z naszą działalnością gospodarczą czy zawodową, jeśli nawet ją prowadzimy, to wtedy jesteśmy konsumentem. Podczas reklamacji sprzedawca nie pyta, czy pani używa tego tylko i wyłącznie do celów własnych, osobistych, czy używa pani do prowadzenia działalności gospodarczej, bo też przecież ten przedsiębiorca nie wie, co my jesteśmy, co my robimy, prawda? Więc tutaj zawsze wracamy do tej definicji. Jeśli nasz sprzęt sprawia nam kłopoty, zazwyczaj sięgamy po reklamację i tutaj pojawia się kolejny dylemat. Skorzystać z gwarancji czy z rękojmi? Różnica jest niestety, ale duża. Rękojmia jest z mocy prawa. My rękojmie mamy z mocy prawa. Roszczenie z tytułu rękojmi mamy z mocy prawa, z mocy tych przepisów. Natomiast gwarancja jest dobrowolna, jest nieodpłatna, jest umowna. Zawieramy umowę, w której czy producent, czy prawda, sprzedawca jest gwarantem i on nam udziela gwarancji na dany towar. Jest to taka pierwsza różnica, jest 6 takich różnic. Rękojmia przysługuje z mocy prawa, gwarancja przysługuje z umowy. Druga różnica jest, jeśli mamy rękojmie i gwarancję, jeśli udzielona została nam na zakupiony towar gwarancja, więc z rękojmi odpowiada sprzedawca, czyli roszczenie kierujemy bezpośrednio do sprzedawcy, z tytułu gwarancji odpowiada gwarant, czyli ten, kto tej gwarancji na dany towar udziela, prawda? Trzecia różnica to jest taka, że rękojmia dotyczy wad fizycznych i prawnych, natomiast gwarancja tylko wad fizycznych. Rękojmia trwa 2 lata, gwarancja trwa 2 lata tylko wtedy, kiedy ten okres udzielenia gwarancji nie został określony w tej umowie. Ale generalnie gwarancja trwa tyle, ile gwarant nam zapisał w tej umowie, prawda? Czyli jeśli gwarant uzna, że ten jego towar powinien, wada nie ujawni się przed upływem pół roku, więc może nam dać gwarancji, tylko udzielić gwarancji na okres pół roku, 6 miesięcy. Natomiast rękojmia, tutaj sprzedawca nie ma wpływu na okres. Rękojmia jest z mocy prawa i ten okres odpowiedzialności sprzedawcy jest też z mocy prawa 2 lata. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi to kolejna różnica. Z tytułu rękojmi jest tych praw trochę więcej. Z tytułu gwarancji zazwyczaj jest to tylko naprawa. Doprowadzenie do zgodności poprzez naprawę tego towaru, w którym się ujawniła wada. Czasami jest taki zapis, ja się spotykam, że jeśli jest to trzecia naprawa, prawda, tego sprzętu, no to wtedy wymienia gwarant na nowy. Ostatnia różnica ma znaczenie, jeśli towar zostanie wymieniony na nowy. Przy korzystaniu z rękojmi, jeśli wymieniamy ten towar na nowy, to ta rękojmia biegnie nadal, czyli jeśli kupiliśmy, powiedzmy, ten telefon po pół roku wada się taka ujawniła, że sprzedawca nam ten aparat telefoniczny wymienił na nowy, to ta rękojmia nie biegnie od nowa, tylko biegnie dalej. Natomiast przy gwarancji, przy wymianie, jeśli w warunkach gwarancji, w tym oświadczeniu jest zapisane, że załóżmy po 3 naprawach, jeśli znów się wada w tym okresie gwarancyjnym ujawnia, towar zostaje wymieniony na nowy, to ta gwarancja biegnie od nowa.
i trwa przez taki okres, jaki został zapisany w warunkach określonych przez gwaranta. Co istotne, korzystanie z rękojmi nie wyklucza gwarancji i ta zasada działa w dwie strony. Warto też pamiętać, że nawet jeśli udzielona nam roczna gwarancja zakończyła się, to wciąż możemy skorzystać z rękojmi, która z mocy prawa trwa w przypadku konsumenta 2 lata. Zdarza się, i to wcale nie tak rzadko, że sprzedawca przy zakupie nowego urządzenia oferuje nam wykupienie dodatkowej, wydłużonej gwarancji. Jeśli nam sprzedawca mówi, że my możemy wykupić przedłużoną gwarancję, to nie jest to prawdą, jest to wprowadzanie w błąd, bo gwarancja, powtarzam, jest dobrowolna i nieodpłatna, absolutnie nieodpłatna, a jeśli coś takiego oferuje sprzedawca, to nie jest to gwarancja, a jest to normalne ubezpieczenie, jest to druga umowa, ubezpieczenie, polisa ubezpieczeniowa. Druga umowa, oprócz umowy zakupu, jest to druga umowa jako polisa ubezpieczeniowa. I to tyle o prawach konsumenta.